kim jesteśmy. Doskonale znam sobie z tego sprawę goleszowski nauczyciel i folklorysta Paweł Pustówka. Obdarzony darem odzwonienia i tworzenia muzyki, potrafił dzielić się swoim talentem z innymi. Inspiracją dla jego twórczości była tutejsza kraina, Goleszów i jego okolice. Ta ziemia przesiąknięta duchem tolerancji, gdzie ludzie o różnych poglądach i wyznaniach od wieków zgodnie ze sobą żyją, stała się dla Pawła Pustówki skarbnicą, z której garściami czerpał, eksponując to, co najpiękniejsze i najcenniejsze. Pieśni, bo o nich mowa. Jak sam opowiadał, wziął od ludu. Wziął je nie dla siebie, ale po to, by je ludowi zwrócić z jasnym przekazem, że są one ważnym elementem tożsamości mieszkańców tej ziemi, naszej goleszowskiej ziemi. Kompozycje Pawła Pustówki są świadectwem jego umiłowania miejsca, w którym się wychował, które uczuł i rozumiał. Z ogromną wdzięcznością myślę o jego dziele i cieszę się, że dzisiaj mogę powiedzieć Państwu, że twórczość Pawła Pustówki nie została zapomniana, ale dzięki staraniom instytucji gminnych oraz zaangażowaniu wielu osób jest w sposób godny utrwalona i upamiętniona. Za kilka chwil w tej świątyni będziemy mieli okazję wysłuchać pieśni skomponowanych przez Pawła Pustówkę. Ale jestem przekonana, że ich słowa i piękne brzmienie upłyną dalej za próg tego kościoła, stając się źródłem naszego głębokiego, duchowego przeżycia. Już teraz pragnę bardzo serdecznie podziękować księdzu proboszczowi Pierzowi Sztwiercu za to, że dzisiejszy koncert może się odbyć tutaj w tym kościele, który dla Pana Pustówki był niemalże drugim domem. To tutaj przecież spędzał wiele czasu, wydobywając najpiękniejsze dźwięki z tych organów. Dziękuję zespołu i chórom, z którym zsyłam parafię katolickiej ewangelickiej w naszej gminie, za to, że odpowiedzieliście Państwo na nasze zaproszenie do nagrania i udziału w dzisiejszym koncercie. W ten sposób wnoszą Państwo swój wkład nie tylko w pomnażanie wiedzy na temat dzieła Pawła Pustówki, ale przede wszystkim uczestniczą Państwo w kultywowaniu